Bardzo się cieszę, że jestem z wami i że mogę współtworzyć ten program z telewizją Hope Channel. Opowiem wam pokrótce o tej serii i o tym, co mamy nadzieję osiągnąć podczas tych 12 spotkań. Wcześniej materiał tych prelekcji przedstawiałem w 10 lub 16 odcinkach. Mam możliwość podróżować po świecie. Wygłaszając prelekcje na temat Boga, na temat Biblii, na temat Kościoła i religii, zauważyłem, że z ust osób nie wyznających żadnej religii, nie będących chrześcijanami lub takich, które nie wychowały się w środowisku religijnym, padają bardzo podobne pytania. Rozmawiając o Biblii lub o Bogu z niechrześcijanami lub z osobami, które nie mają nic wspólnego z żadną religią, mogę się spodziewać, że pojawią się określone pytania. W ostatnich latach odpowiedzi na te pytania wplatałem w prelekcje na rozmaite tematy. Ale podczas serii wykładów w Australii zaświtało mi w głowie, że można przygotować program poświęcony wyłącznie tym kwestiom. Są to pytania zadawane nie tylko przez ludzi niewierzących. Nawet osoby wierzące, takie jak ja i zapewne większość z was, osoby, które mają przekonania religijne, przyjmują pewien system wierzeń, zadają pytania dotyczące prostych lub na pozór prostych spraw. Mój syn zadał mi kiedyś pytanie. Mam dwóch synów w wieku 10 i 12 lat. Starszy, kiedy miał 7 lat, zapytał: tato, dlaczego Pan Bóg jest niewidzialny? To jest naprawdę dobre pytanie. Gdy tego typu pytanie zada dziecko, religijna osoba dorosła może z lekceważeniem powiedzieć: to takie dziecinne pytanie. Jednak to jest wspaniałe pytanie. Jeśli rozmawiamy z osobami, które nie wyznają żadnej religii, to takie pytania są jak najbardziej na miejscu. Dlaczego Bóg jest niewidzialny? Albo dlaczego Bóg postanowił porozumiewać się z nami przez książkę? Dlaczego akurat książka? A jeśli tak, to co z osobami niepiśmiennymi? I wiele innych pytań. Gdy rozmawiam z kimś o Bogu w restauracji albo podczas lotu samolotem, to zawsze, ale to zawsze pojawia się jedno pytanie. Jeśli Bóg jest taki dobry, to dlaczego na świecie jest tyle bólu i cierpienia? To doskonałe pytanie. Zadają je zarówno niewierzący, jak i wierzący. Pozwólcie, że powiem parę słów o sobie. Od 17 lat wierzę w Boga, przedstawionego w Piśmie Świętym. Gdy zostałem chrześcijaninem, miałem 24 lata. Przygotowywałem się do studiów medycznych na Uniwersytecie Wyoming. Szczerze mówiąc, gdybyście zapytali mnie wtedy, co myślę o ludziach religijnych, w szczególności o chrześcijanach, to usłyszelibyście wiele niepochlebnych słów. Powiedziałbym wam, że są prości, niewykształceni, nieuświadomieni i ograniczeni. Na pewno nie powiedziałbym o nich nic dobrego. Chciałbym móc teraz powiedzieć, że moje wcześniejsze mniemanie o chrześcijanach było zupełnie nieprawdziwe. Było nieuzasadnione tylko do pewnego stopnia. Z mojego doświadczenia, z perspektywy osoby wierzącej, która teraz patrzy na tę kwestię z drugiej strony, na podstawie prawie 20-letniego doświadczenia, niestety muszę przyznać, że jest bardzo wielu chrześcijan, którzy jedynie zachowują pozory. Tak ich wychowano, tak wierzyli ich rodzice, albo rodzice ich rodziców i przyjmują to za pewnik. Cierpienie na świecie? Na to pytanie mają bardzo prostą, oklepaną odpowiedź. Niewidzialny Bóg? To dziecinne pytanie i tak w każdej innej kwestii. Jestem przekonany, że zarówno dla tych, którzy należą do społeczności wierzących, jak i dla tych poza nią, dla wszystkich osób myślących, są to dobre pytania, które wymagają dobrych odpowiedzi. Gdy wygłaszam prelekcje w różnych miejscach na świecie, nie irytują mnie ludzie, którzy zadają dużo pytań.
Jeden przykład. Oprócz zaangażowania w różnorodne seminaria wraz z organizacją misyjną Lightbearers, prowadzę też szkołę o nazwie Arise. Wczoraj ją otworzyliśmy. Przyleciałem do Was od razu po pierwszych wykładach. Podczas zajęć zauważyłem coś interesującego. Wielu studentów przyjmuje to, co się mówi, bez żadnych zastrzeżeń. Ten wykładowca cieszy się autorytetem. Zawsze lubiłem jego kazania. Na pewno jest tak, jak mówi. Ale są też osoby zadające pytania. Wiele z nich przeprasza, zadając mi pytanie. Przepraszam, że pytam, ale czy... I tu następuje pytanie. Osoby te czują, że wykładowca może sobie tego nie życzyć, a jest dokładnie odwrotnie. Zawsze powtarzam, nie obawiajcie się zadawania pytań. Nie denerwują mnie ludzie, którzy zadają dużo pytań po prezentacji na tematy religijne. Niepokoją mnie raczej ci, którzy wszystko przyjmują bez zastrzeżeń. Człowiek pod krawatem w garniturze stojący na katedrze? Skoro on to powiedział, to musi być to prawdą. Tak mi podpowiada moja kultura. Podczas tych prelekcji przyjrzymy się dokładniej powszechnie zadawanym pytaniom, które są jednymi z najtrudniejszych. Spróbuję podać Wam odpowiedzi, które według mnie są dobre, przemyślane, oparte na Biblii. Ale mówiąc szczerze, niektóre z tych odpowiedzi dla mnie samego nie są do końca zadowalające. Wiem, że idę we właściwym kierunku, że Pismo Święte w ogólny sposób szkicuje odpowiedzi na te pytania, ale niektóre z nich są naprawdę trudne. Na przykład to, przyjrzymy mu się w tej serii. Dlaczego niewinne dzieci cierpią? Jeśli ktoś na tej sali lub któryś z naszych widzów uważa, że ma niepodważalną, klarowną odpowiedź na to pytanie, to taka osoba powinna stać tutaj zamiast mnie. Podam Wam najlepszą odpowiedź, jaką znam, ale sam widzę w niej pewne trudne kwestie. Dobra nowina płynąca z Biblii jest taka, że nie powinniśmy obawiać się zadawania takich pytań. Sami pisarze biblijni wielokrotnie zadawali Bogu trudne pytania. Boże, ile to jeszcze będzie trwać? Nie bójmy się trudnych pytań i chętnie przyjmujmy dobre odpowiedzi. Jeszcze jedna uwaga wstępna. Każdy z nas ma mnóstwo przekonań, które uważa za prawdziwe. Pozwólcie, że najpierw zdefiniuję pojęcie prawdziwy lub prawda. Jeśli zapytacie osobę religijną, czym jest prawda, to możecie usłyszeć, że Słowo Boże jest prawdą, że Jezus Chrystus jest prawdziwą istotą. I te twierdzenia mają biblijne uzasadnienie. Nie kwestionuję ich, ale chciałbym zadać prostsze albo przynajmniej inne pytanie. Jak zdefiniować prawdę? Co znaczy słowo prawda? Jak zapewne wiecie, różnie definiuje się to pojęcie. Na potrzeby naszych rozważań przyjmiemy definicję dość praktyczną. Prawdziwe jest to, co odpowiada rzeczywistości. Prawda to zgodność z rzeczywistością. Gdybyście powiedzieli, że David Asherick ma teraz na sobie białe spodnie, czy to twierdzenie byłoby prawdziwe, czy fałszywe? Fałszywe, zgadzam się. Jeśli uzgodnimy nasze definicje Davida Asherica, spodni i koloru białego, możemy ocenić wartość logiczną tego twierdzenia. Powiemy, to jest zupełnie nieprawdziwe, bo spodnie są ciemniejsze, ciemnoszare, może nawet czarne. Jest to twierdzenie fałszywe, gdyż nie odpowiada rzeczywistości. Gdybyście powiedzieli, że David Asherick ma dwóch synów w wieku 12 i 10 lat, to byłoby to twierdzenie prawdziwe, ponieważ pokrywa się z rzeczywistością. Przyjmując takie same definicje syna Davida Asherica oraz wieku 10 i 12 lat, możemy zdecydować, czy to twierdzenie jest prawdziwe, czy nie. Jak powiedziałem, każdy z nas wierzy, że setki, tysiące, może nawet miliony rzeczy są prawdziwe.
Na przykład, teraz zakładam, że język jest nośnikiem znaczenia i że rozumiecie, co mówię. Zakładam, że słowa mają znaczenie, przyjmuję uzasadnione założenie, że rozumiecie, co mówię. Nie będziemy jednak zajmować się tutaj wszelkiego rodzaju prawdą, a jedynie prawdą o znaczeniu religijnym. Zarówno wierzący, jak i niewierzący dysponują zbiorem rzeczy, które uważają za prawdziwe. Są to prawdy o świecie, o Bogu, o Biblii, o religii i o Kościele. Dla naszych celów posłużymy się tym stolikiem jako ilustracją na temat prawdy. Załóżmy, że cała nasza prawda religijna o Bogu, o Biblii, o Chrystusie i tym podobnych zgromadzona jest na stole. Każdy zbiera na nim jakieś przekonania, w zależności od tego, czy wychował się w środowisku ludzi religijnych, czy tak jak ja, w otoczeniu niezbyt religijnym. Na stole prawdy gromadzą się nasze przekonania. Niektóre rzeczy uważane przez nas za prawdziwe pojawiły się na nim, gdy mieliśmy z 5 lat. Na przykład historia o Dawidzie i Goliacie. Wychowując się w chrześcijańskich domach, zapewne o nich słyszeliście. W młodym wieku uwierzyliście, że jest to prawdziwa historia zawierająca ważne lekcje. A zatem ta historia i związane z nią znaczenie pojawiają się na naszym stole. Jeśli jesteście muzułmanami, pojawiają się na nim inne prawdy. Chrześcijanie gromadzą na nim określone prawdy, z kolei hinduiści inne. Analogia stołu jest bardzo trafna, bo na stołach gromadzą się różne rzeczy. Przynajmniej w moim domu, na każdej poziomej powierzchni płaskiej pojawiają się rzeczy takie jak taśma klejąca, czasami marynarka, korespondencja, czasopisma. To wszystko piętrzy się na stole i co jakiś czas trzeba te rzeczy poukładać na miejsce. Wkrótce na stole pojawią się nowe rzeczy. Żeby tak nie było, wystarczy pozbyć się wszystkich powierzchni płaskich. To naprawdę działa. Od 2,5 roku w naszym salonie nie mamy żadnych mebli. Siedzimy na podłodze. No to nie do końca prawda. W kącie mamy jedno zielone krzesło, więc mielibyście na czym usiąść. To zadziwiające, jak łatwo utrzymać porządek w domu, gdy nie ma się miejsca, gdzie można by coś położyć. Nie ma gdzie położyć, więc nic się nie gromadzi. I wtedy taki salon to doskonałe miejsce do gry w piłkę nożną i do zapasów z dzieciakami. Nie uderzysz się głową w stół, bo stołu po prostu nie ma. To taka drobna porada z zakresu prowadzenia domu. Więc pozbywamy się wszelkich powierzchni płaskich. Wracamy do stołu prawdy. Uwierzyłem w Jezusa, gdy miałem 24 lata. Od tego czasu czytam Biblię i inne książki, słucham prelekcji i kazań, skupiam się w modlitwie, rozmyślam na łonie natury. W wyniku tych doświadczeń na stole prawdy pojawiają się różne przekonania. Nie ma w tym nic złego. De facto nie da się ich nie gromadzić. A oto moja teza. Spędziłem wiele czasu z ludźmi religijnymi, w szczególności z chrześcijanami, i doszedłem do wniosku, że często nie analizujemy zawartości stołu prawdy tak, jak powinniśmy. Po prostu pojawiają się na nim jakieś przekonania. Wielu z nas nie przeżywa życia tak świadomie, jak powinniśmy. Biblia mówi w Nowym Testamencie: siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze. Większość z nas płynie z prądem i nie poświęca zbyt wiele czasu na przemyślenia typu: dlaczego robimy to, co robimy? Dlaczego wierzymy tak, jak wierzymy? Chciałbym zasugerować nieco niebezpieczny eksperyment dla odważnych. Uważam, że jest bardzo przydatny. Do pewnego stopnia, na ile to możliwe, przeprowadzimy łagodny eksperyment myślowy. Postarajcie się usunąć ze stołu prawdy wszystko, co wiecie o religii, o Bogu, o Kościele, o Biblii i tak dalej. Zdejmujemy to ze stołu. Zapytacie, jak możesz coś takiego sugerować? Przecież wiemy, że pewne rzeczy są bezsprzecznie prawdziwe. W to nie wątpię.
Jednak problem polega na tym, że przy okazji tego, z czym się identyfikujemy, tego, co na pewno jest prawdą, gromadzi się również obfity bagaż religijny. Może być nim podejście twojego lokalnego kościoła, albo wychowanie, lub przykład twojego ojca, który był nieco surowy albo zbyt pobłażliwy. To wszystko może stać się częścią naszej psychologicznej, kulturowej tożsamości. To wszystko tam się gromadzi i staje się dla nas prawdą objawioną. Brak zastanowienia rodzi wiele problemów, ale jednym z najważniejszych jest to, że nie jesteśmy w stanie odróżnić prawd fundamentalnych, zasadniczych, od spraw drugorzędnych lub mających znaczenie marginalne. Tak, to rzecz ważna, ale nie zasadnicza. Bez przerwy spotykam ludzi bardzo religijnych, pokornych, kierujących się najlepszymi intencjami, którym z trudnością przychodzi odróżnianie kwestii o zasadniczym znaczeniu od tego, co nie jest aż tak ważne, a co akurat tak wygląda u ciebie w twoim lokalnym kościele lub w twoim wyznaniu. Oto co proponuję. Przyznaję, że to dość radykalne podejście, ale na tyle, na ile to możliwe, opróżnimy stół, usuniemy z niego wszystko. W rzeczywistości to nie jest możliwe. Żaden psycholog i żaden neurolog nie przyzna, że coś takiego jest możliwe, ale w tym eksperymencie myślowym zadamy sobie pytanie. Jak by to było zacząć od początku? Innymi słowy, oduczyć się wszystkiego, co w naszym mniemaniu wiemy i zacząć od zera. Od czego byśmy zaczęli? Co byłoby kwestią najważniejszą, zasadniczą? Kamieniem węgielnym. Co jako pierwsze znalazłoby się na stole prawdy? Podczas tych spotkań będziemy odstawiali z powrotem na ten stół różne prawdy, ale bardzo starannie przyjrzymy się temu, co się na nim znajdzie. Dokładnie to sprawdzimy. Po pierwsze upewnimy się, że tam przynależą, że są prawdziwe, to znaczy, że odpowiadają rzeczywistości. I po drugie, gdy dostawimy kolejną prawdę, sprawdzimy, czy są one spójne. Nie będę tego wyjaśniał z logicznego punktu widzenia, ale to zrozumiałe, że na stole prawdy nie mogą się znaleźć dwa wzajemnie wykluczające się przekonania, bo wtedy mamy sprzeczność, a sprzeczności są z natury niespójne. Mówimy o błędzie w rozumowaniu. Przykład? Załóżmy, że podchodzicie do mojej żony i do mnie i mówicie: słyszeliśmy, że oczekujecie dziecka. Na co ja mówię: nie, mamy dwóch synów i na tym koniec. A moja żona dokładnie w tej samej chwili mówi: tak, trzecie jest w drodze. Pewnie bylibyście zdezorientowani. W waszym mózgu pojawiłby się dysonans poznawczy, bo dotarły do was sprzeczne sygnały. Te dwa twierdzenia nie mogą być prawdziwe. Chyba że moja żona ma innego męża, albo ja mam inną żonę, albo nie wiem, że moja żona jest w ciąży. Staralibyście się zrozumieć, jak to możliwe, że na pytanie o ciążę otrzymaliście wzajemnie wykluczające się odpowiedzi. Zakładalibyście, że są one nie do pogodzenia, gdyż nie są spójne. Gdy więc będziemy stawiali kolejne elementy na stole prawdy, nawiązuję już do tego, o czym będzie mowa w kolejnym wykładzie. Gdy umieścimy pierwszy istotny element, a później dostawimy kolejny, upewnimy się, że nie tylko ten pierwszy jest prawdziwy sam w sobie, ale sprawdzimy, czy drugi jest zgodny z pierwszym. Oczywiście w ciągu 12 prelekcji nie będziemy w stanie zrekonstruować całego gmachu waszych przekonań religijnych. Ale dzięki Bożej łasce, jeśli Bóg nam poszczęści, chciałbym wam pokazać, jak powinniście myśleć o swoim własnym doświadczeniu religijnym, bez względu na to, czy je macie, czy nie. Jeśli nie, to dowiecie się, jak zainicjować autentyczne doświadczenie religijne oparte nie tylko na emocjach, ale na tym, co jest prawdą, co odpowiada rzeczywistości. Frankly, of the rest of your life,
Miejmy nadzieję, że przez resztę życia nie zadowolicie się bezrefleksyjną egzystencją, ale będziecie wiedzieli, w co wierzycie i, co nie mniej ważne, dlaczego w to wierzycie. Chciałbym, aby wszyscy ludzie religijni potrafili powiedzieć nie tylko w co wierzą, ale dlaczego w to wierzą. Osoby niereligijne są w tym względzie równie winne. Nie wierzą w Boga, bo może takie wychowano, albo zapoznały się z jakimś manifestem ateistycznym. Nawet życie wielu osób bezwyznaniowych, w niektórych przypadkach w większym stopniu niż wierzących, nie jest życiem autentycznie i zupełnie świadomym. Zadamy szereg trudnych pytań. Niektóre z nich może będą zabawne. Postaramy się znaleźć na nie odpowiedzi. Teraz możecie zapytać, ale kim ty jesteś? Kim jest David Esherick i kto dał mu prawo mówić, co jest prawdą, a co nie? Na samym początku musimy przyjąć niezwykle istotne założenie. Skąd wiemy, co jest prawdziwe? Czy istnieje jakaś norma? Czy jest nią moje doświadczenie? A może wyznacznikiem prawdy jest logika? Gdzie jest nasz wzorzec? Pozwolę sobie sformułować dość śmiałą tezę, że normą, że punktem wyjścia jest dla nas Pismo Święte, czyli Biblia. Przez pierwsze 24 lata życia tak nie uważałem, więc wiem, że wśród naszych widzów znajdą się tacy, którzy od razu się wyłączą, uważając to podejście za naiwne i prymitywne. Proszę was jednak, abyście dali mi szansę, bo każdy musi przyjąć jakiś punkt wyjścia, absolutnie każdy. Nie mam dziś dość czasu, aby przytoczyć wszystkie dowody historyczne, filozoficzne i naukowe na poparcie tego, dlaczego moim punktem wyjścia, dlaczego moją podstawą jest Pismo Święte. Każdy ma jakąś podstawę. Moją jest Pismo Święte i mam ku temu dobre powody. Dziś chcę zrobić coś innego. Chcę zadać pytanie, czym jest Biblia? Co to za księga? Powiecie, przecież to takie proste pytanie. Któż może je zadać? Założę się, że wielu z nas, zaryzykuję twierdząc, że nawet wiele religijnych osób na tej sali podałoby bardzo kiepskie odpowiedzi na pytanie, czym jest Biblia. Odpowiedzmy sobie na pytanie, o czym jest ta księga. Wiem, że to jest dobre pytanie, bo gdy sam uwierzyłem w Boga, w Jego Syna, Chrystusa, miałem określony pogląd na to, czym jest Biblia. Ale gdy ją zacząłem czytać, okazało się, że się myliłem. Uważałem, że będzie taka, a po jej lekturze okazało się, że jest zupełnie inna. Myślę, że wielu ludzi może nawet na tej sali działa w oparciu o fundamentalne nieporozumienie co do tego, czym jest Biblia. Już samo w sobie jest to problemem, ale jeszcze większy problem polega na tym, że owo nieporozumienie wpływa na sposób czytania Biblii i na to, czego się w niej szuka. Na samym początku zadamy bardzo proste pytania. Czym jest Biblia i o czym jest Biblia? Podam wam najkrótszą historię Biblii, jaką słyszeliście. Dowiemy się, jak ta starożytna religijna księga znalazła się w naszych rękach, jak weszliśmy w jej posiadanie. Kolejne pytania, jakie zadamy, to kto ją napisał, o kim ona opowiada. Będzie to podróż w zawrotnym tempie, która, wierzę, zakończy się bardzo pomocną puentą, wprowadzającą nas w kolejne prelekcje. A zatem, czym jest Biblia? Punkt pierwszy jest bardzo prosty. Biblia nie jest pojedynczą księgą. To może być mylące, bo Biblia wygląda jak jeden tom, ale tak nie jest. To mnie zdziwiło, gdy pierwszy raz wziąłem ją do ręki. De facto jest to 66 ksiąg. Zamiast postrzegać Biblię jako pojedynczy tom, pomyślcie o niej jako encyklopedii.
Księgi te nie zostały napisane przez jedną osobę. Mają one przynajmniej 35 i nie więcej niż 44 autorów. Ludzie ci spisywali je w różnych miejscach i w bardzo różnych czasach. Biblia powstawała na przestrzeni przynajmniej 1500 lat. Może nawet 1700 lub 800 lat. I działo się to na trzech kontynentach, w Afryce, w Europie i w Azji. Biblia bardziej przypomina encyklopedię niż zwykłą książkę. Ten wniosek bardzo pomaga w zrozumieniu, czym ta księga jest, a czym nie jest. Najwcześniej spisane fragmenty zawarte są na samym początku, w Księdze Rodzaju, której tytuł dosłownie znaczy Księga Początków. Po niej następują kolejne księgi mojżeszowe – Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że wraz z Księgą Hioba są to najstarsze księgi Biblii. Nowy Testament zawiera m.in. Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza i Jana oraz Objawienie Jana. Są to młodsze księgi, ale nawet one mają prawie 2000 lat. Mamy więc do czynienia ze starożytną księgą zawierającą pisma, z których najstarsze mają prawie 4000 lat, a najmłodsze niecałe 2000 lat. Tak wyglądają podstawy wiedzy o Biblii. Powiedzmy sobie teraz, jak weszliśmy w posiadanie tej księgi? Czy Bóg napisał Biblię? Być może niektórych to zdziwi, ale odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Bóg nie napisał Biblii, choć pewne jej fragmenty rzeczywiście napisał. Wiem, że jest to śmiałe twierdzenie, ale Pismo Święte mówi, że Bóg swoim własnym palcem spisał na kamiennych tablicach 10 przykazań. A jeśli chodzi o resztę Pisma Świętego, Bóg nie jest jej autorem. Spisały ją istoty ludzkie. Przeczytałem wiele, bardzo wiele książek i artykułów na ten temat i znalazłem tylko jedno stwierdzenie, które przedstawia tę kwestię tak jasno i wyraźnie. Jego autorką jest Ellen White. Oto co napisała. Pisarze Biblii byli Bożymi pisarzami, a nie jego piórem. Nie byli Bożym piórem, ale Bożymi pisarzami. Spójrz na różnych pisarzy. Natchnienie, czyli akt Bożego tchnienia, Bożej inspiracji, która skłania do tworzenia. Natchnienie nie działa na słowa i wyrażenia, ale na samego człowieka, który pod wpływem Ducha Świętego zostaje napełniony myślami. Natomiast słowa noszą piętno indywidualnego umysłu. Boski umysł i wola zostają połączone z ludzkim umysłem i wolą. W ten sposób wypowiedzi człowieka są słowem Bożym. Oto kluczowa kwestia. Boski umysł, sam Bóg wpływa na człowieka, inspiruje go, porusza. Dzięki tej cudownej, niewyjaśnionej, synergistycznej więzi Bóg porusza człowieka, a ten siada i pisze. Wiele z tych osób było prorokami. W przeszłości proroków nazywano też widzącymi. Tymi, którzy widzieli, byli widzącymi. Wiemy o tym, bo prorocy spisywali to, co ujrzeli w wizji. Można je przyrównać do projekcji filmowej. Bóg pokazywał tym ludziom obrazy z przeszłości. Tak było w przypadku Mojżesza, któremu Bóg pokazał stworzenie świata, albo obrazy przedstawiające to, co się stanie, co mogłoby się stać lub co mogło się stać. Można to sobie wyobrazić jako projekcję filmową, po której prorocy o niej pisali. Prorocy pisali o tym, co widzieli, o tym, co pokazał im Bóg. W wyniku tego procesu w ich pismach zachowana została ich osobowość, ich pochodzenie, charakterystyczny dla nich styl. To fascynujące, bo gdy już poważnie zagłębicie się w lekturze Biblii, jesteście w stanie powiedzieć, kto pisze dane słowa. Jestem pewien, że wielu z was, słysząc określony fragment, może powiedzieć, to brzmi jak apostoł Paweł.
A to jak Izajasz. A to mi przypomina Mojżesza. To niesamowite. Na początku tego nie rozumiałem, ale to nie Bóg, siedząc na tronie, spisał te wszystkie słowa. Nie przekazał zapisanych stron ludziom, którzy później je poszywali i wydali w formie książki. Nie. W tym momencie zobaczymy, jak bardzo Biblia jest niedoceniana. Wielu chrześcijan, a także ludzi niewierzących, uważa, że Biblia to spis reguł, według których trzeba żyć. Spis prawd, które w jakiś sposób pobraliśmy z nieba. Ale tak nie jest. Oczywiście są fragmenty, które tak wyglądają, na przykład 10 przykazań, ale lwia część Biblii to zbiór historii. Tak, to zbiór historii opowiedzianych przez ludzi, którzy często uczestniczyli w relacjonowanych wydarzeniach. Prorok Daniel opowiada o swoim doświadczeniu w lwiej jamie. Można powiedzieć, że Biblia to zbiór bardzo wielu historii, które de facto opowiadają jedną zasadniczą historię. Za chwilę do niej przejdziemy, ale podsumujmy ten etap. Aby naprawdę docenić Biblię i pojąć, czym ona jest, trzeba pamiętać, że jest to księga ludzka i boska. Pismo Święte jest cudowną tajemnicą, ale ludzkie odciski palców widać w całej jej treści. To w żadnej mierze nie umniejsza jej wartości. Wręcz przeciwnie, jest to piękny i tajemniczy twór, gdyż jest bardzo ludzki, ale także boski. W pierwszym rozdziale drugiego listu Piotra czytamy, że proroctwa wypowiadali ludzie Boży natchnieni, czy też niesieni Duchem Świętym. Mamy zatem czynnik boski, ducha, który porusza, który daje wizję, który ich niesie. Ale to ludzie pisali. Mamy do czynienia z synergią czynnika ludzkiego z boskim. To bardzo ważna kwestia w zrozumieniu istoty Biblii. Kolejna plansza. Biblia to zapis niezwykłych osobistych doświadczeń z Bogiem, a nie jedynie wyliczenie twierdzeń wyrażających określone prawdy. Z początku wydawało mi się, że gdy otworzę Biblię, to zobaczę zbiór zasad. Rób to, nie rób tego i tamtego, i jeszcze czegoś innego. To jest prawda. I to jest prawda. Powiedzmy wyrażona w przysłowiach. A propos przysłowia, też znajdziemy w Biblii, przede wszystkim w przypowieściach Salomona. Są to twierdzenia wyrażające określone prawdy. Ale większość Biblii tak nie wygląda. Biblia zawiera różnorakie historie, opowiadania, czasami także chronologie, relacje z różnych wydarzeń. W Biblii mamy do czynienia z ludźmi, którzy doświadczyli niezwykłych spotkań z Bogiem. Z tych doświadczeń wyłaniają się kolejne historie. Gromadzą się jedna po drugiej. Powiedzmy sobie jeszcze o podziale Biblii na dwie części, na Stary i Nowy Testament. Każda z tych historii jest cegiełką w tej nadrzędnej, niezwykłej historii. Chcąc streścić Biblię, możecie to zrobić, posługując się trzema podstawowymi pojęciami, które ja nazywam biblijnym trójnogiem. Cała Biblia zasadza się na trzech motywach przewodnich. Pierwszy z nich to stworzenie. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Jak można się spodziewać, Biblia rozpoczyna się od opisu tego wydarzenia. Motyw Boga Stworzyciela konsekwentnie przewija się przez całe Pismo Święte. Powiemy sobie o tym coś więcej podczas jednej z kolejnych prelekcji. Pierwsza księga Biblii wprowadza również drugie, kluczowe pojęcie. Pojęcie Boga zaangażowanego w konflikt. To pojęcie samo w sobie brzmi bardzo dziwnie. Któż był w stanie przeciwstawić się Bogu? Któż ośmielił się rzucić Mu wyzwanie? I to jest właśnie sedno tej historii. Mamy zatem stworzenie oraz konflikt, ale pojawia się też trzeci motyw. Jest nim przymierze. Covenant
Słowo to ma bardzo głębokie konotacje religijne i zasadniczo oznacza umowę opartą na wzajemnych relacjach. Również ten motyw przewija się konsekwentnie przez księgi biblijne. Bóg zawiera przymierze, wchodzi w relacje z ludźmi. Już na samym początku Bóg zawiera przymierze z człowiekiem o imieniu Adam, następnie z człowiekiem o imieniu Noe, a także z Abramem, który później stał się Abrahamem. Także przymierze z Dawidem. Bóg przedstawiony jest w Biblii jako istota, której niezmiernie zależy na relacjach. To jest kluczowa myśl drugiego studium. Bóg nawiązuje relacje z ludźmi. W obliczu wielkiego konfliktu ze swoim wrogiem, o czym więcej powiemy sobie później, Bóg rozwiązuje ten kryzys, zawierając przymierze. W końcu wracamy do punktu wyjścia, którym jest ponowne stworzenie ziemi. Jeśli chodzi o tematykę, Biblia mówi o Bogu Stworzycielu, o Bogu zaangażowanym w konflikt i o Bogu, który zawiera przymierze i dotrzymuje go. Dodając kilka szczegółów, historię biblijną można przedstawić w formie siedmiu wielkich rozdziałów. Korzystamy z tego diagramu w szkole, o której wspomniałem na początku. Historia zaczyna się od Boga przed stworzeniem. Istotą natury Boga, o której będziemy mówili na kolejnym spotkaniu, jest tworzenie. Po stworzeniu, w wyniku wspomnianego konfliktu, dokonuje się upadek człowieka. Trwa konflikt między Bogiem a jego stworzeniem. Bóg wyciąga dłoń. Widzimy ten etap w samym środku wykresu. Stanowi on oś całej historii. Bóg zawiera z człowiekiem przymierze. Dokonuje się najbardziej zaskakujący zwrot akcji, jaki można sobie wyobrazić. Zgodnie z Pismem Świętym, Bóg rozwiązuje konflikt i wypełnia przymierze, posyłając na ziemię Mesjasza, czyli Chrystusa. Okazuje się, że On sam jest Bogiem w postaci ludzkiej. Pod tym względem Mesjasz przypomina Biblię. Jak wspomnieliśmy, Biblia jest zarówno boskim, jak i ludzkim dokumentem. Czynniki boski i ludzki współdziałają ze sobą w niewyjaśniony sposób. Nie da się ich rozdzielić. Tworzą nierozerwalną całość. Niesamowite jest to, iż Biblia zapewnia nas, że Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Jak dowiadujemy się z tej historii, Jezus pojawia się, aby dotrzymać warunków przymierza z Bogiem i w ten sposób uratować ludzkość. Czyniąc to, Jezus jednocześnie ustanowił społeczność przymierza, którą nazywamy Kościołem. Zbyt często Kościół kojarzymy z budynkiem, z wieżą, z ławami, z ludźmi w garniturach i pod krawatem, ale nie jest to jego pierwotne znaczenie. Choć oczywiście nie mam nic przeciwko garniturom, krawatom czy ławom kościelnym. Chodzi o to, że istniała społeczność ludzi respektujących przymierze z Bogiem. Mało tego, ludzie ci wierzyli, że Chrystus przyszedł na ziemię, aby dochować przymierza z Bogiem. To niesamowite, ale okazało się, że później Kościół się wykoleił. Dlatego też zadamy sobie pytanie, co się dzieje z Kościołem? Kościół się wykoleił. Można powiedzieć, że koła się pourywały. Ale teraz w cudownym zwrocie akcji Bóg dokonuje odtworzenia ziemi za pośrednictwem Królestwa Bożego, czyli Królestwa Niebieskiego. Za pośrednictwem Kościoła. Tak wygląda ta historia. Treść Biblii można streścić następująco. Bóg przed stworzeniem, stworzenie, upadek, konflikt, Boży środek zaradczy, czyli przymierze, przyjście Mesjasza, który dotrzymuje przymierze z Bogiem i ustanawia społeczność pokładającą ufność w wierności Mesjasza. W końcu ponowne stworzenie. Oto cała historia, ale nie jest to historia jednowątkowa. Jak wspomniałem, opowiedziana jest w 66 księgach, które zawierają setki różnych historii.
W połączeniu te wszystkie historie opowiadają historię nadrzędną. To spostrzeżenie okaże się dla nas bardzo pomocne, bo wielu ludzi czyta właściwą księgę w niewłaściwy sposób. Tak, czytają właściwą księgę. Nawet ludzie religijni, kierujący się najlepszymi intencjami, uważają, że Biblia to księga przepisów, które mówią nam, co trzeba robić, a czego robić nie wolno. Tak naprawdę jest to wspaniała historia, której głównym bohaterem jest Bóg. Ludzie spisali Boże dokonania. Pisali też, co się działo, gdy ludzie byli wierni Bogu i gdy byli Mu niewierni. Biblia pokazuje, co się dzieje, gdy Bóg dochowuje wierności przymierzu i gdy ludzie reagują na Jego wierność. Bóg jest głównym bohaterem Biblii, nie w sensie ogólnym, ale w sensie ludzkim, jako Bóg, który stał się człowiekiem w Chrystusie. To wielka tajemnica. W tym momencie w rozmowach z ludźmi podkreślam jedną rzecz. Bo ktoś może powiedzieć, nie wierzę w ani jedno słowo z tego, co mówisz. W tym momencie nie wierzysz. Nie ma sprawy. Wystarczy, że teraz docenisz tylko piękno tej historii. Założę się, że biorąc pod uwagę jedynie warstwę estetyczną, nie znajdziecie piękniejszej historii. Jest to historia o Stworzycielu, który powołuje do istnienia ludzi. Jednak Jego stworzenie buntuje się przeciwko Niemu. Stworzyciel wyciąga do Niego dłonia, by kosztem własnego życia ocalić zbuntowane stworzenie. Rozumiecie to? Rozmawiając z przyjaciółmi, którzy są ateistami, agnostykami albo są innego wyznania, mówię: ja wierzę, że ta historia jest prawdziwa. Ale nawet jeśli na tym etapie nie jesteś w stanie uznać jej prawdziwości, przynajmniej doceni jej piękno. Skup się na jej estetyce. Cóż za niesamowita koncepcja, Stworzyciel powodowany miłością stwarza istotę ludzką, obdarza ją wolną wolą i inteligencją. Niestety istota ludzka buntuje się przeciw Stworzycielowi, a Stworzyciel, choć ma ku temu wszelkie możliwości, zamiast unicestwić zbuntowaną istotę, oddaje się w jej ręce. Angażuje się, daje z siebie wszystko, aby ją odzyskać. Ceną za odzyskanie stworzenia jest własne życie Stwórcy. To wspaniała historia. Piękna historia. Nawet jeśli ktoś mówi, nie wierzę w to, nie wierzę w Boga, bo Go nie widziałem. Jeśli nie mogą czegoś posmakować, powąchać czy dotknąć, to znaczy, że to nie istnieje. W porządku, ale przynajmniej doceń samą historię. Nie chcę teraz mówić, że jest dobry i zły sposób czytania Biblii, bo brzmiałbym jak pobożny profesor, a tego chcę uniknąć. Staram się jednak powiedzieć, że twoje doświadczenie z Biblią radykalnie się spotęguje, jeśli docenisz ją za to, czym ona jest. Biblia to wspaniała historia. Co więcej, z Biblii płynie zaproszenie, abyś swoją własną historię wplutł w tę główną historię. Gdy czytasz o Danielu w lwiej jamie, domyślny apel jest taki: miej udział w zwycięskim doświadczeniu Daniela. Czytasz historię Starego i Nowego Testamentu. Domyślny apel pisarzy biblijnych jest taki sam. Jesteś podobny na przykład do Piotra. Biblia to starożytna księga, ale i bardzo współczesna księga. Zaprasza nas, abyśmy rozumieli tę historię i abyśmy sami ją przeżywali. W Nowym Testamencie znajdujemy niesamowitą koncepcję. Oczywiście Biblia to księga żydowska. W zasadzie wszyscy pisarze biblijni byli Żydami. Okazuje się, że Jezus, sam będąc Żydem, miał śmiałość powiedzieć religijnym ludziom tamtych czasów, że źle czytają swoją księgę. De facto ja robię teraz coś podobnego, mówiąc, że wielu z was może niewłaściwie czytać swoją księgę. Przez pierwszych kilka lat swojego doświadczenia religijnego też źle ją odczytywałem. Dobrą księgę czytałem w zły sposób. Nie jest to nic odosobnionego, bo czytamy o tym również w Biblii, a dokładniej w Ewangelii Jana, rozdział 5, wiersz 39. Rozmawiając z przywódcami religijnymi, Jezus powiedział: badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. A one składają świadectwo o mnie. Innymi słowy, studiujecie Biblię, bo myślicie, że to o nią chodzi.
A przecież ona opowiada historię i ta historia jest o mnie. Jest to swego rodzaju nawiązanie do stołu prawdy. Ludzie ci nagromadzili wiele tradycji. Moglibyśmy mówić o tradycji rabinicznej pierwszego wieku, ale nie mamy teraz na to czasu. To wszystko nagromadziło się na stole prawdy rabinicznego judaizmu w pierwszym wieku. Wtedy pojawia się Jezus i mówi, co to ma być? Przyjrzyjcie się temu. Było tam wiele wartościowych elementów. Jezus potwierdza, skąd należy czerpać prawdę. Mówi, badacie Pisma i dobrze czynicie. To doskonały punkt wyjścia. Ja od niego też zaczynam. Uzasadnię to później. Teraz wiemy tyle, że od czegoś trzeba zacząć. Jezus mówi, czytacie tę księgę. To dobrze, ale błędnie ją rozumiecie. Wydaje się wam, że samo jej czytanie i traktowanie jej niemal jak talizmanu przyniesie wam jakąś korzyść. Wielu z nas ma takie samo podejście do tej księgi. Biblia była pierwszą księgą opublikowaną drukiem. Jest jedną z najczęściej posiadanych książek, ale niekoniecznie rozumiana jest przez tych, którzy ją posiadają. Jezus mówi, że Biblia to nie talizman, to nie przedmiot kultury materialnej, który trzeba mieć blisko siebie i czytać, jakby w niej samej kryła się jakaś moc. Jezus mówi, ona opowiada historię, a ja jestem jej głównym bohaterem. To jest moja historia. Cóż za powalające słowa. Cóż za odkrywcze i rewolucyjne słowa. Jezus mówi do grupy superreligijnych ludzi, źle czytacie swoją księgę. Ta księga jest o mnie. Chrystusa oskarżano o różne rzeczy, ale na pewno nie o nieśmiałość. Cechowała go niezwykła odwaga, wyjątkowa śmiałość. To ja jestem tym, o którym traktuje wasza księga. Wierzę, że to twierdzenie jest prawdziwe. Przy innej okazji, wygłaszając kazanie na górze, Jezus powstaje i kilkakrotnie powtarza tę samą kwestię. To jego pierwsze publiczne przemówienie, w którym powtarza: słyszeliście, iż powiedziano, a ja wam powiadam. To jest niesamowite. Jezus stawia się w opozycji do przywódców religijnych tamtych dni. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz zabijał, a ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. To jest fascynujące. Jezus pojawia się na scenie. To o nim jest ta księga, ale ludzie źle ją odczytywali. Nie rozumieli, jaką jest księgą. Dlatego Jezus musiał ponownie przedstawić im ich Pismo Święte. Mistrz cytował tekst za tekstem. Pytał, czy nie czytaliście tego pisma? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. To jest w waszej Biblii. Pytają Jezusa, które przykazanie jest największe. Chcieli go przyłapać, chcieli wybadać, do której szkoły rabinicznej należy. A on pyta, a co wy czytacie w pismach? Moglibyśmy cytować wiele tekstów. Raz za razem Jezus pokazuje im, że źle odczytują swoją własną księgę. Jest lepszy sposób odczytywania tej księgi. Oto jak należy ją rozumieć. Po zmartwychwstaniu Jezus dołącza do dwóch uczniów zmierzających do Emaus. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza. Ludzie ci byli bardzo smutni. Byli zrozpaczeni, bo nie spodziewali się, że ich mistrz zostanie ukrzyżowany. Myśleli, że był Mesjaszem, walecznym królem, a on zginął na krzyżu. Dalej czytamy ciekawą rzecz. Jezus, którego tożsamość nie została jeszcze przed nimi odkryta, na podstawie ich własnej księgi wykładał im, co w prawie, w pismach prorockich i w psalmach napisane było o Chrystusie. Innymi słowy, otworzył przed Żydami swoją księgę, żydowską księgę i powiedział, nauczę was, jak ją odczytywać.
Wtedy ich oczy się otworzyły. Powiedzieli, czyż serce nasze nie pałało w nas? Jakby łuska spadła im z oczu. Czytają księgę, którą mieli prawie od zawsze i widzą, że odczytywali ją niewłaściwie. Doświadczenie wielu z nas może nie być aż tak dramatyczne, ale pokażę wam wspaniały sposób odczytywania Biblii. Wspomniałem już o Starym i Nowym Testamencie. Nie są to dwie połowy, bo pierwszy zajmuje gdzieś dwie trzecie Biblii, a drugi jedną trzecią. Powiem wam, jak patrzeć na Biblię, aby Jezus zawsze pozostawał w centrum uwagi. Prawo, czyli Pisma Mojżesza, są fundamentem dla Chrystusa. Księgi historyczne, Samuela, Królewskie, Kronik, stanowią przygotowanie na przyjście Chrystusa. Poezja zawarta w psalmach, przypowieściach, w Księdze Kaznodziei, w Pieśni nad Pieśniami, wyraża tęsknotę za Chrystusem w formie poetyckiej, a nawet muzycznej. Proroctwa objawione przez Boga widzącym mówią o oczekiwaniu na przychodzącego Chrystusa. Gdy czytasz Stary Testament w ten sposób, wszystko skupia się na Chrystusie. Mamy fundament, przygotowanie, tęsknotę i oczekiwanie na Chrystusa. Podobnie można czytać Nowy Testament. Cztery Ewangelie zawierają historię Chrystusa. W czasach Starego Testamentu wyglądano Mesjasza. Oto teraz główny bohater przybywa. Boże Przymierze, któremu możemy poświęcić kolejną serię prelekcji, Boże Przymierze pojawia się w ciele. Niezwykła koncepcja. Umowa objawia się w formie ciała i krwi. Objawia się Chrystus. O tym mówią Ewangelie. W Dziejach Apostolskich jesteśmy świadkami działania Kościoła. Ostatnio wygłaszałem kazanie na podstawie całej tej księgi. Kościół przekazuje prawdę o Chrystusie mieszkańcom świata grecko-rzymskiego. W listach apostoła Pawła, Piotra, Jakuba i innych mowa jest o zastosowaniu tego, czego nauczyliśmy się, czerpiąc przykład z życia Chrystusa. Biblia kończy się objawieniem Jana, które mówi o spełnieniu w Chrystusie. Cała wielka historia się kończy i jest to szczęśliwe zakończenie. Chyba zrobię sobie kiedyś taką nalepkę na zderzak. Przeczytałem koniec tej księgi. Ona ma szczęśliwe zakończenie. Co jakiś czas wpada mi w ręce jakaś gruba książka z 900 stron. Po przeczytaniu pierwszych 50 nie mam ochoty czytać całości, więc czytam tylko ostatni rozdział. Czasami zakończenie tak mi się podoba, że czytam całość, ale bardzo często czytam tylko ostatni rozdział i dochodzę do wniosku, że znam już tę historię. Ostatnia odsłona historii w Biblii kończy się bardzo dobrze. Jezus Chrystus zajmuje centralne miejsce na każdym etapie jej rozwoju. Jeden z moich ulubionych chrześcijańskich uczonych, Nicholas Thomas Wright, napisał wiele doskonałych książek. W publikacji, którą teraz zacytuję, napisał tak. Czytając Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, odkrywamy, iż uważają oni, że należy ponownie opowiedzieć historię Izraela, czyli Żydów, i pokazać, że w historii Jezusa ta długa historia doszła do wyznaczonego przez Boga punktu kulminacyjnego. Pisze też, historia Jezusa opowiada o tym, jak Bóg Izraela został królem. To fascynująca koncepcja. Mateusz, Marek, Łukasz i Jan przedstawiają Jezusa w dwóch teologicznie istotnych rolach. Nie mam czasu ich teraz omawiać. Musicie zaufać mi i temu autorowi. Po pierwsze, Jezus pojawia się jako Izrael. Jak wspomniałem, pojawia się jako przymierze w ciele. Bóg zawarł przymierze z narodem żydowskim. Czasami ludzie dochowywali wierności Bogu, ale najczęściej czytamy o niedotrzymywaniu przez nich warunków przymierza. Failure, 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 failure to keep covenant with God. When Jesus shows up,
Ewangeliści, szczególnie Mateusz, pokazują, że tam, gdzie Izrael zawiódł, i to w uderzających historycznych podobieństwach, Jezus odnosi zwycięstwo. Oni zawiedli, a Jezus dotrzymał przymierza. Tam, gdzie oni się zbuntowali, Jezus jest posłuszny. Jezus Chrystus staje się Izraelem. To jeden motyw. Drugi interesujący motyw. Nie tylko Izrael był niezwykle ważny dla historii biblijnej. Podobnie było z Adamem. Jezus pojawił się nie tylko jako nowy Izrael, ale jako nowy Adam, jako nowa ludzkość. Adam zawiódł i znów zauważamy podobieństwa historyczne. Adam zawiódł w ogrodzie, a Jezus w ogrodzie okazał wierność. Jezus pojawił się na ziemi nie tylko jako nowy Izrael, ale także jako nowy Adam. To bardzo ważne, bo Adam i Izrael to dwie główne jednostki, które w Piśmie Świętym nazwane są synami Bożymi. Mojżesz powiedział Faraonowi, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do ciebie, wypuść syna mojego. Adam też był synem Bożym. W Nowym Testamencie dokładnie ten sam tytuł odnosi się do Jezusa. Jest synem Bożym. To niezwykle głęboka myśl. Jezus jest Adamem. Nowym człowiekiem, nową historią dla rodzaju ludzkiego i jest Izraelem, nową historią dla narodu izraelskiego. To tyle tytułem wprowadzenia do kolejnych rozważań. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dziś czegoś nowego. Wykład był dość treściwy. Jak wspomniałem, w poszukiwaniu prawdy musimy od czegoś zacząć. Dziś zadaliśmy pytanie, co to jest Biblia? Jednym zdaniem, Biblia to zbiór setek historii, które opowiadają jedną nadrzędną historię. Jest to historia Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, badacie Pisma i dobrze robicie. Sądzicie, że w nich macie żywot wieczny. Ale Pismo Święte to nie zbiór reguł, przepisów. Ono mówi o mnie. Ta historia opowiada o mnie. Jednym z pierwszych elementów, jaki znajdzie się na stole prawdy, jest Biblia. Tuż za nią znajdzie się płynąca z właściwego zrozumienia Biblii historia o Jezusie. Będzie to niezwykle istotny element w naszych dalszych rozważaniach. Bardzo się cieszę, że byłem dziś z wami. Zakończmy spotkanie modlitwą. Ojcze w niebie, jestem Ci wdzięczny, że mogłem znaleźć się na tym miejscu. Dziś rozpoczynamy podróż składającą się z 12 etapów. Zrozumienie, czym jest i czym nie jest Twoja księga, będzie nam bardzo przydatne. Wiemy, że zawiera ona historię niezwykłą, piękną, złożoną. Boską historię, której absolutnym punktem kulminacyjnym jest człowiek, Jezus Chrystus. Ojcze, będziemy dodawać kolejne elementy do stołu prawdy. Pomóż nam we właściwym zrozumieniu Twojej księgi, abyśmy odczytywali dobrą księgę w dobry sposób, właściwą księgę we właściwy sposób. Dziękuję Ci, Ojcze, że nas tutaj zgromadziłeś. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen.